Mieliśmy okazję pokazać, zaprezentować panu ministrowi naszą uczelnię od teatralnej tutaj przez cały kampus, podzielić się naszymi osiągnięciami, ale też podzielić się troskami i z wielką przyjemnością i radością mogę stwierdzić, że te troski są nie tylko nasze, ale również są troskami pana ministra, więc w rozwoju naszej uczelni, w rozwoju kierunków medycznych, kierunków inżynierskich, kierunków mundurowych, bo bezpieczeństwo jest dla nas kierunkiem mundurowym, nie jesteśmy sami. Bardzo się cieszę, że ta wizyta doszła do skutku, mimo tego, że czas jest napięty i wiele obowiązków i nasz rząd, i nasze władze wojewódzkie mają, że jednak doszło, bo kładziemy tutaj wielkie nadzieje na rozwój przede wszystkim kierunków medycznych i badań naukowych. Cieszę się ogromnie z rozwoju tej Akademii. Cieszę się z kierunków wszystkich, bo rzeczywiście mamy tutaj znakomity poziom, ale sposób szczególny z tych kierunków medycznych. Cieszę się, że decyzją ministra edukacji i nauki uruchomiono kolejny kierunek medyczny, ratownictwo medyczne. I zobaczcie państwo, tylko rekrutacja październikowa doprowadziła do tego, że 41 studentów jest już na ratownictwie medycznym i to jest ten kierunek rozwoju Akademii Gorzowskiej również. Właśnie te kierunki medyczne, być może w niedalekiej przyszłości także kierunek lekarski. To też jest potrzebne w Gorzowie Wielkopolskim. Zachęcam panią rektor i pana kanclerza i Wysoki Senat do myślenia o tym, nic na siłę i nic na szybko, ale do myślenia na ten temat. Potrzebujemy ogromnie wiele nowych kadr medycznych i dziękuję, że Akademia Gorzowska w kształceniu kadr medycznych już uczestniczy. I stąd też moja deklaracja, którą złożyłem również panu kanclerzowi, przekazania środków na Centrum Symulacji Medycznej nowoczesne, ale przekazanie również środków inwestycyjnych. Mówiliśmy o dachu na zabytkowym budynku rektoratu. To są wszystko potrzeby, na które będziemy pozytywnie odpowiadać właśnie po to, żeby Akademia Gorzowska się rozwijała. Łącznie to jest około 20 milionów złotych, jak liczę tak na szybko. Panie kanclerzu, proszę pomóc. Tak. Łącznie. Myślę, że stopniowo będziemy to finansować. No, Centrum Symulacji Medycznej w jakiejś perspektywie czasowej, myślę, kilku miesięcy, a jeśli chodzi o tą inwestycję remontową, to wniosek jest już w ministerstwie i będziemy go rozpatrywać. Do Akademii trafią również środki finansowe z tej puli miliarda złotych wygospodarowanych w ramach nadwyżki budżetowej, czyli tej nowelizacji budżetu, którą mamy i dołożenia 80 miliardów złotych do budżetu tegorocznego. Więc część z tych milionów będzie również w tym zakresie przekazana.